Gościem MedExpresu jest pani Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM Walcz o Siebie. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani prezes, mówić będziemy o grupie pacjentów z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego. Jak wygląda w tej chwili dostęp do leczenia tej grupy pacjentów? To znaczy w tej chwili to jest jedyna grupa, która w zasadzie nie ma dostępu do nowoczesnych leków. No i pojawił się na świecie, już w tej chwili zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych ocrelizumab, który jest bardzo, bardzo obiecującym lekiem. Czekamy na rejestrację europejską. Ten lek jest zarejestrowany w Szwajcarii, to właściwie jest news z ostatnich dni. W jakich krajach jeszcze pacjenci mają dostęp do tego skutecznego leku? Tak, no właśnie, Szwajcaria to jest chyba nawet poprzedni tydzień, także rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o świat, no to Stany Zjednoczone, kraje Ameryki Południowej, Izrael, Ukraina i Australia, więc są już kraje, które w szybkim tempie przystąpiły do tej terapii. Ona jest naprawdę bardzo obiecująca, nie tylko do postaci pierwotnie postępującej, ale również dla tych postaci rzutowych, to znaczy również do wtórnie postępującej z rzutami i rzutowo-remisyjnej, ale no, nas głównie interesują pacjenci pierwotnie postępujący, dla których, tak jak powiedziałam, żadnego nowego preparatu w tym momencie nie ma. W tym tygodniu, w najbliższą środę obraduje EMA i podejmie decyzję dotyczącą tego właśnie leku. To chyba powinniśmy sformułować taki apel, żeby ta decyzja była dobra dla pacjentów. Tak, to jest bardzo, bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, zarówno w Unii Europejskiej, jak i no, przede wszystkim w Polsce. Także apelujemy do szacownej komisji, żeby ten lek zarejestrować w Europie, tak żebyśmy mogli w Polsce dla polskich pacjentów jak najszybciej też wprowadzić ten lek do procesu refundacyjnego. A my będziemy Państwa na ten temat informować.